Słuchajcie, przede mną 50 metrów, może mniej, jest stacja kolejowa Warka Miasto. A Warka Miasto jest za mną. Tam daleko widać taki biały, wysoki budynek, to od niego może 500 metrów, to może niecały kilometr jesteście w Warce. A jak pójdziecie w tą stronę, to macie spływy kajakowe. Więc kilometr do miasta albo kilometr na spływ kajakowy, a tutaj za mną już widzicie dwa nowe mosty na Warce. A my już jesteśmy przed stacją Warka Miasto. Oglądamy. Warka Miasto, peron drugi, czyli jak peron drugi, czyli w stronę Warszawy. Proszę bardzo. Już za momencik, już za chwileczkę będziemy na peronie. Piękna, nowiutka stacja. Proszę bardzo. A, tak jak w Warce. Te fajne śmietniki. O, jest winda. Zobaczymy, czy winda działa. To mnie zawsze ciekawi. Jak jest, to powinna działać. Ale widzę, że w windzie chyba się światełka palą, czyli winda powinna działać. No i uwaga, minus jeden, jest. Proszę bardzo. Jest już zero, sezamie. Otwórz się. Ta-da. A jak oglądacie? O! Idziemy. A, taka półokrągła. Stacja, no pięknie się prezentuje. A, dwie wiatki, no świat i ludzie. Słuchajcie, jeżeli chcecie przyjechać do Warki na spływy kajakowe, to idealnie z Warszawy albo z Radomia. Chwila, moment, jesteście na miejscu. Piękna nowa. Piękny zegar. O, tego mi zawsze brakowało na stacjach. Zegarów. Żeby można było spojrzeć, czy... No nie uwierzycie, mamy szczęście, właśnie jedzie pociąg. Ciekawe, czy się tu zatrzyma. Udało nam się. Żegnaj. Jedziesz do Tłuszcza. R6 Tłuszcz. No dobra, słuchajcie. Śmigamy teraz. Przetestujemy windę z peronu. Tego przemieścimy się na peron pierwszy, z drugiego pojedziemy windami na peron pierwszy w stronę Radomia. Dociskam guziczek i czekamy. Tadam, to działa, super. Tam most, jeden, drugi w lewo i 200 metrów i macie. Jedziemy teraz spacerkiem na peron pierwszy w stronę Radomia. Sprawdzimy windę. To, że jest nowa, to nie znaczy, że musi wszystko działać. Zerknijmy pierwsze jeszcze na schody. Ok, wszystko działa. Idziemy, czekamy. No chyba działa, bo coś się ruszy. Już jesteśmy.
A prawie pierwsza, proszę bardzo. Pięknie to wygląda. Informacja jest, to fajne śmietniki są. Winoczadersko. Ale ułatwienie dla turystów, jak i dla osób, które przyjeżdżają tutaj na kajaki, no i dla mieszkańców. No dobra, no to tu już więcej nie ma co oglądać, bo to widać, że to jest odbicie prawie że lustrzane. Lustrzane bym powiedział. No dobra. Witajcie. Pociąg z Warszawy przyjeżdża. A wy, jeżeli chcecie zwiedzać miasto, to schodami albo windą na górę i w lewo. W lewo to znaczy tam, tamtą stronę. Tam są mosty kolejowe, a obok nich tą stronę jakieś 400-500 metrów są wypożyczalnie kajaków. I słuchajcie, przyjechaliście pociągiem stamtąd, z Warszawy. Idziecie na górę i co dalej? Skręcamy w lewo. Jak skręcimy w lewo, idziemy prościutko tędy. Przed nami będzie rondo, na rondzie w prawo i idziecie cały czas prosto i wychodzicie od razu na wypożyczalnię. Wypożyczalnię hulajnog. Kajaków.